Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki. Nie inaczej, po grzybkach w końcu dla miłośników moich wypraw na rybki. Najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i zapraszamy na najnowszy film w moim wykonaniu. Tak, widzicie, drodzy Państwo, będzie film z wędkowania, tym razem nie z grzybobrania. Miejsce Wam znane z moich wcześniejszych filmów, czyli Czarna Nida, nie inaczej. Na tą chwilę jest godzina 8:04, niedziela, 13.10.2019 i w ten niedzielny dzionek zaczniemy wędkowanie. Oto na mojej rzece. Ptaszki ładnie śpiewają. Woblerka na razie tą jedną zostawimy i będziemy tak chodzić, miejscami obławiać. A tu założymy mepsika. Jedyneczkę taką na żyłeczce. Cichutko podejdziemy i zobaczymy. I spinningujemy. Jest, wiecie, pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytkę. Powędkujemy kilka godzin i zobaczymy, jak to się ułoży. Czas teraz na woblerka. Zobaczymy. Będziemy kombinować z przynętami. Dobrze. Postawimy go. On pięknie pracuje pod powierzchnią. Puszczamy go, żeby trochę niżej schodził, utonął i wtedy on rdgawki poczeka, aż utonie. I teraz ruchami szarpiemy delikatnie, udając chorą rybkę albo chorego chrząszcza, owada. I zobaczymy, jak utonie.
Zaraz zmienimy najwyżej kolor i zobaczymy, jak to śmiga. Oto na tym woblerku. Dobrze. Niech opadnie. Nigdzie nam się nie spieszy. Dobrze, szybka zmiana. Musimy zmienić tak samo woblerki, jak i blaszkę. Założymy czerwoną. Mepsika takiego czerwonego założymy. Dobrze. A z drugiej strony na drugą założymy może białego. Teraz żuczka, ale założymy tego ciemniejszego z białą pupką. Dobrze, przekładamy obydwie te przynęty i dalej tutaj rzucamy. Dobra, trochę to trwało. Zmiana woblerka na jaśniejszy i zobaczymy. Jak to będzie się układało. Dobrze będzie. Teraz kwestia tylko czy coś się skusi. Czy nie? A więc obławiamy naszą miejscówkę i jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytkę. Zmiana przynęty. Założymy jaśniejszą. A więc pierwsza ryba, drodzy widzowie, czyli pierwszy okonek w dniu dzisiejszym na blaszkę. Zobaczcie, maluszka, wypuszczamy, rybka zaliczona. Dobrze, wędkujemy dalej. Dopasowanie, zmiana. Blaszki. No i zobaczymy. Jest ten minus zerowy. To jest najważniejsze. Teraz jeszcze kwestia zobaczyć, czy dalej to da radę. Zmiana kolejnej przy
przynęty założymy bezpośrednio bez zagrawki. Takiego woblerka. I zobaczymy. Wypróbujemy trochę przynęt. Chcę zobaczyć, jak to chodzi, jak to pracuje. Więc dlatego taka częsta wymiana przynęt w jednym miejscu. Później z opadu najwyżej będziemy łowić, założymy jakąś gumę. A teraz na razie woblerek. Pięknie chodzi, drodzy Państwo. I zobaczymy. Obławiamy tą naszą rzeczkę. Dobrze, zmiana na czerwonego, może czerwone przyniesie skutek. Tak mówię, ryby nie są najważniejsze, dodatkiem do mojego filmu. Nie zależy mi dzisiaj na rybach, jednego konia już złowiłem. Chcę tylko teraz wypróbować kilka przynęt, zobaczyć jak się prowadzą. Jak to po prostu w wodzie pracuje, czyli woblerki, gumki, twisterki. Różnych przynęt dzisiaj będziemy próbować, różne prowadzenie i obławiamy. Wędkując w ten piękny, słoneczny, ciepły, niedzielny dzionek. Może trochę pechowy, ale zobaczymy jak to się dalej ułoży, bo wiecie, 13, taka data wiąże się z dniem pechowym, ale ja przesądny nie jestem, więc 13 dzień jak każdy inny, najważniejsze, że jest pięknie, słonecznie, ciepło i przyjemnie. I spędzimy czas nad wodą. Obskoczymy jeszcze, pozmieniamy trochę przynęt. Drodzy Państwo, zaraz Wam pokażę na przemian dwie wenteczki, nigdzie nam się nie spieszy. Zaraz założymy może bajteki.
kajteki. Zobaczymy. A tak powiedziałem na początku, chciałem wypróbować trochę przynęt. Mamy całą gamę woblerków. Zobaczcie. I zobaczymy, jak to się ułoży w dalszej części mojego filmu. Kanibalki to nie później. Przynęty mamy, więc problemu nie ma. Wirujące ogonki, blaszki. Zobaczcie. Gumy. Ale tego dzisiaj nie idziemy zakładać. Blaszki. Cykady. Mamy całą gamę. Zobaczymy, a może założymy taką drobną, ale to zaraz pomyślę, nigdzie nam się nie spieszy, wirujące ogonki, ale pomalutku, powolutku rozłożymy to i zaraz będziemy kombinować z przynętami, tak aby jeszcze coś złowić. W razie co mamy zestaw gum, czyli drobne paprochy. Zobaczcie, do wyboru, do koloru jest po prostu, czy będzie w czym wybierać z kolorami. Tylko kwestia dopasowania się teraz raczki, dopasowania się tylko perłowe z kolorem. No i niezawodne, część wziąłem też Savage Gill kanibalów, ale to tak mówię, zobaczymy, jak to się ułoży. Mamy jeszcze haki, picie, battery pack. I co tu mamy? Haki, kilka tu już gum. Zobaczcie. I zaraz to wszystko ogarniemy. Jeszcze tu mam prawdopodobnie ale będę chciał założyć oto te kolory. Pomarańcz i ten. I oczywiście takie wynalazki. One są dipowane raczki, ale to pójdzie zaraz na pierwszy ogień. Te trzy kolory. Dobrze, kombinujemy. Założymy zaraz może łebek albo niewielką główkę jigową albo może to, zobaczymy. Dobrze,
Założymy to. I coś zaraz wymyślę. Dobrze. Założyłem, zmieniłem gumę. Założyłem na dużym haku pod spód ołów. I tak to będzie się prezentować w razie brania chyta i się zacina. Dobrze, podniesiemy wysoko, wyrównamy i teraz będzie z opadu. Zobaczycie za chwilę sami, jak to będzie się prezentowało. Na plecionce to na razie założyłem. Pięknie to chodzi. Zarzucimy tam niżej. Dobrze, wędkujemy. Zobaczymy teraz. Tak. Weźmiemy ten kolor. Tak mówiłem. I przywiążemy to i zobaczymy, jak teraz się ta przynęta sprawi. Tak mówię, wszystko schodzi. Z przekładaniem, układaniem. No ale nam się nigdzie przecież, drodzy Państwo, nie spieszy, więc spinningujemy dalej, oto w tym miejscu, kolejna, widzicie, przynęta, zobaczymy, czy ona da nam rybę, nisko idzie, duża główka jest, więc muszę szybciej prowadzić, żeby tak nisko pod dnie nie szła. Zarzucamy i szybciej będziemy prowadzić oto tą przynętę na tym zestawie. Dobrze, ładnie chodzi. Wędkujemy. Pod drugi brzeg i prowadzimy. Kolejna zmiana gumki. Weźmiemy, nabijemy. Naciągniemy i tak teraz się prezentuje druga i zaraz jeszcze kilka rzutów, kilka przynęt w tym miejscu, zejdziemy trochę niżej, a później najwyżej przejdziemy na zalew, zobaczymy, jak się ułoży dalsza część, czyli dalej nasze wędkowanie. Wiecie, jak jest z łowieniem okoni. Najważniejsze jest dopasowanie przynęty w
danej chwili, w danym dniu, tak aby skusić naszego pasiastego koleżkę. Więc częsta zmiana czasu, dużo to zajmuje, ale ładnie przynęta pracuje, tak jak mówię, główka trochę za ciężka, muszę szybciej prowadzić, żeby to tak po dnie nie wlekło się. Trochę wyżej podniosę i ciutkę szybciej będę skręcał. Powiem tak, zapomniałem szpuli zapasowe wziąć do Shimano. Tu jest 16 żyłka. 14, przepraszam, tu jest 14 żyłka do spławika. A zapomniałem zapasowej szpuli, więc muszę wymienić kręciołek. Założymy 18. Oczywiście zmiana na drugi sprzęt, bo wziąłem zapasowy kowrotek, dwie wędki, trzy kręciołki i szybko przełożymy, założymy 18, bo 14 okazała się za cienką żyłkę do spinningowania w rzece, gdzie jest pełno zaczepów, i założymy teraz 18. Widzicie, ile to czasu schodzi. Dobrze, że wziąłem kręciołek, bo szpuli zapasowej po prostu zapomniałem. A to szybko. Wczoraj były grzyby. Jak widzieliście na moim filmie. Cisza, spokój na łowisku. I zobaczcie, w szybki sposób kręciołek zmieniony z grubszą żyłką 18. Zakładamy przynęty i dalej czeszemy ten teren. Później idziemy trochę niżej. Dobrze. Pobawiłem się trochę przynętami drobnymi. Teraz czas na większy egzemplarz. Założymy tą przynętę. W razie co będzie chodziło. Dobrze. I zaraz idziemy dalej. A teraz już grubszy trochę, drodzy Państwo, kaliber na plecionce. Obłowimy to większymi przynętami. I zmykamy niżej. Tak mówię, ryba nie jest najważniejsza. Fajnie jak coś się złowi, ale odpoczynek i wypróbowanie trochę przynęt. Teraz grubszy kaliber pod prąd. Zobaczmy, może się uda złowić jakiegoś zębatego. Zobaczcie, ile tego wszystkiego. Dobrze. Do góry. W tej pozycji. Okej. I czeszemy. Ostatni rzut i zawijam się, bo bardzo dużo czasu to straciłem na zmianę przynęt, prowadzenia woblerki, obrotówki, gumy, więc musimy teraz zawijać się. Idziemy w inne miejsce, zabieram nasze zabawki. Chowamy wszystko i zawijam się dalej.
Dobrze, weźmiemy jednego sprzęta. Tom. I zejdziemy tu niziutko i tutaj są powalone drzewa. Pomału. U góry zostawimy sprzęty. A tutaj między tym powalonym drzewem, a tu będę chciał prowadzić swoją przydętę. Szybko do góry, bo tam jest drzewo powalone. I tu zobaczymy, czy siedzi jakiś okonek. Dobrze. Kilka rzutów. Obrotówką. Spadnie i zaraz będziemy obławiać gdzie indziej. Zostawimy plecak tu i weźmiemy obrotówkę. Gumkę i zobaczymy, co się dzieje. Pomalutku, żeby się nie ześliznąć. Zobaczcie, piękne słoneczko, cieplutko. Położymy sprzęto i kilka razy rzucimy tutaj pod słońce. Dobrze, rzucamy. Tam są krzaki, musimy uważać. Trochę w dół i ściągamy. Kamienie, głazy, zatopione korzenie, drzewa. Więc delikatnie musimy uważać naprawdę, aby nie pozrywać naszych przynęt. Tu za długo my nie zawitali, więc zawijamy się dalej, dalej i dalej. Więc spacerek, przecieramy się niżej. I zobaczymy w tamtym miejscu. Wypróbujemy kilka przynęt. Jeżeli nic nie będzie, wracamy w drogę powrotną. Daleko nie idziemy chodzić, dlatego że nie chcę się przedzierać przez krzaki z dwoma rozłożonymi wędkami, bo jest tu ciasno i nie chcę sprzęta złamać jednego ani drugiego. Tutaj porzucamy. I zobaczymy, jak tutaj będzie z braniami. Dobrze. Tutaj obskoczymy. Później się wrócimy. Dobrze. Postawimy sprzęty. Wzdłuż brzegu prowadzimy naszą obrotówkę. Zobaczymy. Ale ciepło, fajnie. 13 dzień
października. I tak cieplutko. Dobrze, trochę z tej strony. I z prądem będziemy ściągać. Będą ryby, będą. Dobrze, wiecie co, spróbujemy tutaj z woblerkiem. Założymy tu woblerka z powrotem. Założymy żuczka. Tego jaśniutkiego. Dobrze. Zmiana woblerka. Czekamy aż utonie. Później ruchami szarpiemy. Jak to utonie, na razie nic, jeden okonek tylko. I nic poza tym. Miałem dwa odprowadzenia okonia. Tak szarpałem, bo czysta woda jest, widać, że odprowadził okoń, ale nie uderzył w tego woblerka. Nie jest zainteresowany. Ale wędkujemy dalej. Za obrotówkę założę albo kanibala gumę i niżej trochę zaczniemy czesać. Zobaczymy, jak się potoczy to dalej. Założymy błystkę, ale założymy 10 gramów, tylko taką, i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Sprzęt założony, wahadłówka 10 gramów, teraz dalej i niżej i zobaczymy. Na wahadłówkę, czy będzie jakieś uderzenie garbatego lub zębatego. Bierzemy swoje zabawki. Wypróbowanie, dużo przynęt. Fajnie to pracuje, tylko widzicie, nie daje efektu. Na jedną obrotówkę, którą później zmieniłem, może by więcej połowił, ale próbuję dzisiaj wypróbować trochę przynęt. Zobaczy, jak to pracuje, jak to chodzi. Więc dlatego często zmieniam przynętę spinningując. Dobrze. Teraz musimy uważnie przejść przez te krzaki. Tak, żeby nie uszkodzić sprzętu. Ciepło, bardzo ciepło. Dobrze, że bluzy nie wziąłem.
z rana musiałbym teraz dźwigać. O. Całe, nie złamałem mnie. Idziemy. Wracając, jeszcze zahaczymy z powrotem w to samo miejsce, co zaczęliśmy imprezę. Dlatego, że zobaczymy, słonko wyszło. Może już inna pora żerowania ryb. Wiecie, jak to jest. Okoń bierze, nagle chwila i już nie bierze. I może rano coś nie skubało, to teraz coś uda nam się jeszcze tu trącić w drodze powrotnej. A więc guma zielono-pomarańczowa. I próbujemy. Kilka rzutów po drugi brzeg. I zobaczymy. Kilka razy rzucimy. I wracamy. Dobrze. Teraz tam. Zaraz obrotówkę w ruch, tak samo kilka rzutów i zobaczymy, co się zaczepiło, drodzy widzowie. Ale jest pięknie, pięknie, cisza, spokój. Jestem sam, jak do tej pory tu nad wodą. Odpoczynek piękny. Jeszcze raz może? Tam pod korzeń. No i widzicie, mało co im stracił przynętę. Bo ciutkę dalej zarzuciłem, ale puściło. Guma jest, dobra. Teraz weźmiemy zmiana kija. Widzę dno i pomału ściągamy. I opuścimy tą miejscówkę. Bardziej takie aktywne dzisiaj łowienie, widzicie? Nie ma to tamto. Trzeba machać, łazić. Zmiana przynęt, na które spinningujemy. Po prostu nie jest lekko. Nie jest lekko, a łowić się chce. Dobrze, nic. Zawijamy się. Dlatego, że pójdziemy w inne miejsce. Wytrzepana ryba tutaj jest przez wędkarzy. Jakieś osobniki na pewno pozostały, ale bardzo ostrożne. Więc zawijamy się, drodzy Państwo, dalej. Pójdziemy tutaj w starą moją miejscówkę, jak pamiętacie z filmów, ale oczywiście z tamtej strony, co zawsze wędkuję dla Państwa. Postawimy to. I zobaczcie, jak się to wszystko pozmieniało. Tam wykupił
plac, obgrodził ciężkie dojście do wody. I tak to wygląda. I tu będziemy parę razy przepuszczać, czesać. Zobaczymy stąd. Drzewo tam powalone. Zobaczymy. Czy uda się coś wyhaczyć stąd? Pod drzewami tam dalej. O, widzicie, pod drzewami tam dalej. Tak to jest. Dobrze, że jest plecionka, to puściło. Pod drzewami tam dalej. Trzeba uważnie rzucać, bo to jednak jest tak, widzicie, można natracić w głupi sposób, niepotrzebnie, tylko przynęt, które nieraz kosztują, jak to się mówi, krocie. Sztuka, dwie, trzy i kilkadziesiąt złotych w plecy. Dobrze, spinningujemy. Miałem dwa odprowadzanie. Jednego konia złowiłem takiego z 20, może 2 cm. Ale się... Drodzy Państwo, chyba nie nagrało. Zobaczymy w domu. To czyli dwa okonie w dniu dzisiejszym. Teraz zmiana większej gumy. Spróbujemy jakiegoś zeba tego zahaczyć. Ładnie to to lata. I jedziemy z koksem. Pomimo tego konia, który się prawdopodobnie nie nagrał, zobaczymy. To drugi był. Miałem odprowadzenie jeszcze na gumę. Też o konia widziałem. Tak by stuknął, puścił i podpłynął za gumą mniejszą. No ale nie poprawił. Teraz założyłem większą gumę i zobaczymy. Czy coś to nam da. Dobrze, jaskrawszy kolor do tej czystej wody. Tak to się prezentuje. Dobrze. Rzucimy tam dalej. I zmieniamy przynęty. Czeszemy. Najważniejsze, że zerowym nie jestem. Szału nie ma. Więcej zabawy kombinowania z przynętami, sprawdzania, przekładania niż wędkowania, drodzy Państwo. Ale tak powiedziałem, chcę zrobić film i przy okazji wypróbować kilka gum, przynęt, woblerków, dlatego częsta zmiana. Przynęt. Pójdziemy tu trochę. I stąd już, drodzy Państwo, zakończymy tą dzisiejszą wędkarską wyprawę. Oto tego miejsca. Postawimy, żeby nie spadło. I tutaj pomachamy trochę. I oto na tym miejscu zakończymy dzisiejszą imprezę. Obrotówka, nie inaczej. Pamiętacie, to moje jest miejsce z filmów, gdzie łowiłem dość często wczesną wiosną na przepływankę klenie, jazie, leszczyki, płocie. Fajna miejscówka. Dobrze,
A teraz jeszcze tu pomachamy. Szału dzisiaj nie było. Tak widzieliście, sprawdzałem przynęty, jak co pracuje, jak co chodzi. Ryby tylko dodatkiem do mojego filmu, których nie było za wiele. Jedna sztuka na bank nagrała się, druga chyba nie, ale dwie ryby zaliczone i to cieszy. I tak to się dzisiaj prezentuje. Dzień udany, cieplutko. Zawsze to jakiś inny relaks niż zbieranie ciągle przez ostatnie półtora miesiąca grzybów. Praktycznie dwa miesiące. Dobrze, powiem tak, nakombinowałem się z przynętami, jak sami widzieliście, efekt był marny, może taka pora, taki okres, szału nie było, kilka ryb odprowadzało mi przynętę, ale nie chciało się skusić, żadnej spinki, jedną rybę wyholowałem, drugą wyholowałem, czyli dwa okonie, taki 17 może z 22, ale jeden chyba się nie nagrał, tak jak mówiłem, zobaczymy to w domu, ale dwie ryby zaliczone. I na tym koniec. Godzina 13, zawijamy się na Kielce. I tak to leciało, nic dodać, nic ując. A więc, drodzy panowie, dziękuję, panie, za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. W wolnej chwili odpiszę na komentarze z lasu czy z ryb. Bo wiecie, ciągle czasu mało, mało, mało. Praca zawodowa, rodzina i tak mało czasu. Życie jest za krótkie, a łowić się i zbierać grzyby chcę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję, lajki, komentarze i do następnego. Siema, pyza. Zawijamy się. Dobra, zwijamy, idziemy na Kielce. Zobaczcie, jak moja miejscówka teraz wygląda. Piękne kiedyś miejsce było. Teren zalewowy, ogrodzone. I teraz wszystko porosło, trzeba bokiem przechodzić. Bo ktoś wykupił na terenie zalewowym między jedną rzeką, Starorzeczem, a Nidą Czarną teren, obgrodził sobie. Ale widzicie, takie jest życie. Miejscówka zniszczona. Bo zobaczcie na moich filmach dawnych, jak to było pięknie. Krzaczki, to, 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 a teraz. Ale nic za to nie poradzimy. Tak to się w życiu dzieje, że zmieniają się miejsca, które kochaliśmy, które odwiedzaliśmy. I tak to wygląda, drodzy państwo, teraz. Teraz jestem na terenie prywatnym, ale muszę to jakoś ogarnąć. Przejść, wyjść. I jedziemy do domu.